Wiewiórki Bobry, dzień dobry. Wiewiórki Bobry mówią dzień dobry. Witam Was serdecznie na kolejnym filmiku, kolejnej gawędzie. Tak się zabawnie złożyło, że w tym tygodniu nie wyszło mi kopanie. W czwartek zamiast kopać musiałem jechać do ambasady do Londynu, załatwić tam kilka spraw. Natomiast w weekend były u mnie moje córki, a kiedy one mnie odwiedzają, nie ma mowy o kopaniu, jestem zajęty nimi. Także pojawi się kolejna gawęda o monetkach, wykopki dopiero w przyszłości, za parę dni mam nadzieję, jeżeli coś na wykopkach wyjdzie, a jeżeli nie, to nakarmię Was kolejną gawędą o monetkach. No bo coś dziać się musi. Dzisiejszy filmik powstaje tak troszkę na przymus. Maniu Ściepluch po prostu zażądał, że chce coś mieć do oglądania jutro w pracy. Nie mogę go zawieść, to jest dobry kolega, więc postaram się zapewnić mu małą rozrywkę. No i mam nadzieję, że Wam również. Witam serdecznie wszystkich na filmiku. Zapraszam. Brnęliśmy do naszych czasów i panowania Elizabety II, Elżbiety II. Nie będę opisywał tego, co zaszło w czasie jej rządów. Boję się, że mówiąc o takich oczywistościach, w pewnym sensie obrażałbym inteligencję widzów. Kilka faktów jednak przytoczyć z czysto kronikarskiego obowiązku muszę. Elżbieta II została ogłoszona królową w czwartek, 7 lutego 1952 roku, po śmierci ojca Jerzego VI. A korona ozdobiła jej skronie w czerwcu 1953 roku. W roku 2015 prześcignęła swoją praprababkę, królową Wiktorię, w konkurencji długości panowania. To taka konkurencja dla koronowanych głów. Wiktoria na tronie zasiadała przez 63 lata, 7 miesięcy i 2 dni. A od 13 października 2016 roku Elżbieta jest najdłużej panującą monarchinią na świecie. Wcześniej tytuł ten należał do Ramy XI króla Tajlandii, który rządził od Tibetu w 2016 roku. Oprócz godności królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Elżbieta jest głową 15 innych państw. Gdy korona ozdobiła jej skronie, państw w Imperium Brytyjskim było jeszcze 33. Choć do dzisiaj państwa, które uznają ją za swoją koronę, są obliczane na 21, nie 15, tak jak uznaje ona. O monetkach. 15 lutego 1971 roku w Anglii dokonano decymalizacji funta. System dziesiątkowy, system dwunastkowy, system dziesiątkowy. W systemie dwunastkowym jeden funt był równy 20 szylingom, zaś jeden szyling 12 pensom. Jeszcze wcześniej jeden pens dzielił się na dwie półpensówki, half penny, lub na cztery ćwiartki, te tak zwane fartingi. Pięć szlingów, jedna czwarta funta odpowiadało koronie, zaś pół korony stanowiło 2 szylingi i 6 pensów. Przepraszam. Zmiana systemu pociągnęła za sobą konieczność wymiany monet i wymiany po prostu nominałów. Proces ten trwał blisko 20 lat. Wszystkie monety, które oglądacie na fotografiach, są już wycofane z obiegu. Wyjątek stanowią 2 funty. Nie wiem, czy już je pokazałem, czy dopiero pokażę. Inspiracją dla grafika tworzącego obraz przedstawiający wcielenie mitycznej Brytanii, personifikacji tej wolności brytyjskiej, jest 44-letnia Polka, żona tego rzeźbiarza, projektanta Antonia Durfota, któremu zalecono przygotowanie szaty graficznej do nowej dwufuntówki. Pani ma na imię Dorota i pochodzi z Lubonia.
powiem wam, Brytyjczycy nie byli szczęśliwi, kiedy to wyszło na jaw. Z takich ciekawostek jeszcze kilka z okresu panowania Elżbiety. W 1545 roku udało się jej przekonać ojca, aby pozwolił jej wstąpić do kobiecej służby wojskowej. Księżniczka wstąpiła do Women's Auxiliary Territorial Service z numerem matrykuły 230873 ze stopniem podporucznika. Została przeszkolona na kierowcę i mechanika pojazdów samochodowych, pod koniec służby uzyskując stopień kapitana. O małżeństwie królowej Elżbieta rzec mogą wam tyle, że królowi Jerzemu VI nie przypadł do gustu przyszły zięć. Jej wybranek, notabene, to był kuzyn Elżbiety i to dosyć bliski kuzyn. Filip Mountbatten, książę Edynburga. Jak mawiał ojciec Elżbiety, mężczyzna ubogi, pretensjonalny, z po prostu godną pożałowania garderobą. W sierpniu 1946 roku Filipa zaproszono do zamku Baltimore. No i mimo niechęci ojca, prawdopodobnie matki też, Elżbieta zaręczyła się z tym panem. Jerzy wysłał córkę tak obligatoryjnie do Afryki, mając cichą nadzieję, że zapomni o tych fanaberiach, zapomni o kuzynie. Podróż nie spełniła jednak nie przyniosła jednak zamierzonego efektu i 10 czerwca 1947 roku zaręczyny Filipa i Elżbiety zostały podane do publicznej wiadomości. A ślub? Ślub odbył się 20 listopada 1947 roku. O koronacji Elżbiety. Królowa skrupulatnie się do niej przygotowywała. Trenowała chodzenie, trenowała gesty, chodziła w ciężkiej koronie, przyzwyczajała się do ciężaru, a na dokładkę po korytarzach pałacu Buckingham przechadzała się z prześcieradłem zawiązanym u ramion. Podczas samej ceremonii koronacji przysięgała rządzić królestwem i krajami wspólnoty, a akt przysięgi ponadto musiała podpisać na pergaminie. I tutaj muszę wam powiedzieć, że ona tylko udawała, że go podpisuje, ponieważ kałamarz, który jej podano, był pusty. Nie było w nim atramentu. No i taka jeszcze jedna ciekawostka o koronacji, to może na koniec. Powiem wam jeszcze, że w Szkocji istnieje kilka kontrowersji związanych z królową Elżbietą, a najważniejszą z nich jest kwestia numeru. W Szkocji nigdy nie panowała Elżbieta I, więc Szkoci siłą rzeczy nie akceptują zapisu na skrzynkach choćby pocztowych E2R. To jest taki tradycyjny zapis na skrzynkach angielskich. Skrzynki z takimi inicjałami niszczyli w Szkocji. No i na skutek tego tamtejsze skrzynki mają tylko i wyłącznie rysunek korony. Szkoci ponadto tytułują Elżbietę starym szkockim zwyczajem i starym szkockim tytułem królową Szkotów lub zwracają się do niej wasza łaskawość. W Wielkiej Brytanii etykieta nakazuje mówić do królowej wasza wysokość. No, tak, Szkoci są trochę inni. Ale jeszcze ta ostatnia króciutka anegdotka koronacyjna. Pomimo tego, że ówcześni, nie pamiętam nazwiska, uciekło mi z głowy, ówczesny kanclerz dworu był przeciwny nagrywaniu koronacji przez stacje telewizyjne, królowa wyraziła chęć. I tutaj sobie wyobraźcie, koronacja odbywała się z królową w roli głównej oczywiście, a ona miała usta pomalowane na niebiesko. Pamiętacie, wtedy telewizja była czarno-biała, nie było mowy o kolorze, a kolor niebieski w czarno-białej telewizji przypomina kolor czerwony. Tyle o Elżbiecie.
tyle o Elżbiecie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejny filmik i no, mam cichą nadzieję, że bawiliście się dobrze. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!